Jak już Piotrek zapowiedział, dzisiejszy odczyt będzie dotyczył monet Stanisława Augusta Poniatowskiego. Będzie to odczyt poświęcony budowaniu kolekcji tego króla, tak krok po kroku. Więc tak, żeby nie przedłużać, jakiś taki może dokładniejszy plan, o czym dzisiaj będziemy mówić. Z jednej strony powiemy sobie kilka słów o tym, jaką mamy w tej chwili dostępną literaturę, jakie mamy dostępne strony internetowe, skąd możemy czerpać wiedzę, jakieś miejsca, do których warto się udać po prostu, żeby coś zobaczyć. Będziemy sobie mówić trochę o tym, jak w ogóle to mennictwo wyglądało pod kątem wielkości, ilości nominałów, co w ogóle występuje w tym mennictwie. Zaznaczam, że z racji tego, iż będzie tylko o monetach, nie będę poruszał, chyba że potem w dyskusji to jakoś wyniknie, tematu medali, tematu żetonów. Raczej też będę mówił o mennicach i monetach koronnych. Będzie kilka słów na temat takich różnych możliwości kolekcjonowania tych monet, budowania tych kolekcji, takich no, może niekoniecznie zaleceń, ale po prostu możliwości, tak jak na przykład ja bym to widział, gdybym miał teraz zacząć od zera budować taką kolekcję. Będzie coś niecoś o klasyfikacjach, czyli o kwestiach typologicznych, o kwestiach tego, jak powinniśmy na te monety patrzeć i rozpatrywać. Oczywiście też tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia, bo jak się przekonamy, mówiąc o literaturze, punkty widzenia są bardzo różne. Tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi. I na koniec powiemy sobie kilka słów o takich pułapkach związanych z tym mennictwem. To będzie też miało pewien związek z tymi klasyfikacjami. Więc tak, jeżeli chodzi o literaturę, no to takimi podstawowymi pozycjami, z których się dzisiaj korzysta, są tak naprawdę trzy pozycje, jeżeli chodzi o pozycje katalogowe, czyli tak patrząc może trochę chronologicznie, okres Stanisława Augusta w historii numizmatyki polskiej Karola Plagę, monety bite w miedzi za panowania Stanisława Augusta tego samego autora, oraz najnowsza publikacja duetu panów Janusza Pachimowicza i Mariusza Brzezińskiego, monety Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oprócz tego, w formie takiej stricte źródłówki do dziejów, różnych dokumentów itd., mamy opublikowaną również niedawno pracę pana Rafała Jankę, Źródła z dziejów mennicy warszawskiej 1765-1868. Pozycja, która tutaj pojawia się nieprzypadkowo, ponieważ mamy w niej po prostu najważniejsze dokumenty mennicze i jest to pozycja, którą jeżeli decydujemy się na ten okres, zdecydowanie warto posiadać, nie ze względu na to, że możemy się nią podpierać przy budowaniu swojej kolekcji pod kątem jakichś referencji katalogowych, ale ze względu na to, żeby po prostu pojąć, jak to wszystko było organizowane, jak to wszystko wyglądało, dlaczego to tak, a nie inaczej, z czego korzystano, kto decydował, i tak dalej. Jeżeli chodzi o te katalogi, w tej chwili tak naprawdę mamy wszystko budowane, jeżeli chodzi pod kątem rynku aukcyjnego czy kolekcji, tak naprawdę w trzy światy. To znaczy, są domy aukcyjne, są kolekcjonerzy, którzy w zasadzie opierają się tylko na starych katalogach podstawowych, takich jak Kopicki czy katalog Kurpiewskiego i Kamińskiego, natomiast te katalogi w zasadzie do mennictwa akurat Stanisława Augusta są mało użyteczne. Po prostu się w tym nie sprawdzają, bo nie wyróżniają podstawowych tak naprawdę odmian. Katalogiem najlepszym w zasadzie na miedź Poniatowskiego jest w dalszym ciągu katalog Plagę. Mimo że wyszła ta nowa praca, ona niestety nie obejmuje wszystkiego, co było Plagemu znane. Nie wiem, czy wynika to z tego, że autorzy po prostu, jeżeli do czegoś nie dotarli, stwierdzili, że to nie może istnieć, czy z jakichś innych przyczyn, ale faktem jest, że jest szereg monet, które mamy w katalogu Plagę, mamy w katalogu Kopickiego powtórzone ryciny, a nie mamy tego niestety w tym najnowszym opracowaniu. Jeżeli chodzi o katalogi na ogół tego mennictwa, no to mamy tutaj te dwa, tak, czyli monety Stanisława Augusta Poniatowskiego i okres Stanisława Augusta. Jeżeli chodzi o ich dokładność, katalog Plagę jest na pewno dobrym początkiem. To znaczy jest to pozycja, która została wydana w deprincie, jest to pozycja, która jest dostępna w jakichś zbiorach cyfrowych bibliotek, czyli można po prostu to sobie wydrukować nawet na drukarce w domu. Nie jest na pewno pozycją, którą bym przeznaczał do specjalistycznych zbiorów. Jeżeli zbieramy ten okres po całości, oczywiście jest to pozycja bardzo dobra, niezastąpiona. Jeżeli zbieramy coś już bardziej wnikliwie, no to raczej bym ten katalog odradzał, bo faktycznie skupia się w zasadzie tylko i wyłącznie na typach monet, na poszczególnych rocznikach. W najnowszym katalogu
mamy bardzo dokładnie rozpisane odmiany, bardzo dokładnie rozpisaną typologię, różnego rodzaju warianty. Czasami aż za dokładnie, o czym będziemy mówić sobie w dalszej części tego spotkania. Natomiast no, jest to katalog, który jest najnowszy, jest ogólnie dostępny. Faktem cenowo jest dość drogi, dlatego raczej bym go nie polecał, jeżeli zaczynamy dopiero z tym zbiorem jakąś przygodę. No po prostu potem może być szkoda, jeżeli nam się jednak ten okres nie spodoba. W dalszej kolejności warto wymienić strony internetowe. Przede wszystkim taką najlepszą i najbardziej dokładną stroną, która dotyczy mennictwa Stanisława Augusta, jest zdecydowanie blog pana Mariusza Brzezińskiego, który zresztą jest obecny dzisiaj tutaj na sali, czyli monety sap.blogspot.com, tytuł bloga Srebrne monety sap i inne pasje. Blog, któremu ostatnio stuknęły 2 lata. Pan Mariusz tutaj zdecydowanie bardzo ambitnie działa, bardzo ambitnie opisuje szereg nominałów, wnikliwiej niekiedy niż najnowszy katalog autorstwa Parchimowicza i Brzezińskiego. Tutaj akurat zbieżność nazw jest zupełnie przypadkowa. Co ciekawe i warte odnotowania, w tym blogu znajdziemy oprócz samych monet, ich zdjęć, klasyfikacji, opisania, nakładów itd. i tym podobne, również informacje stricte historyczne, jakieś tło historyczne do bicia monet, jakieś wydarzenia, które w danym roczniku w Polsce, czy też w bliższej naszej okolicy się działy. No i jest to po prostu ciekawe, bo mimo długich wpisów po prostu warto przez to przebrnąć, żeby tej wiedzy trochę zdobyć. Z drugiej strony autor też jest otwarty na wszelkie pytania, na materiał, także też chętnie pomaga. Drugą taką stroną, którą warto odwiedzić, tutaj akurat dałem zdjęcie, zrzut ekranu z konkretnej monety. Jest to strona dość powszechnie znana większości numizmatyków, to jest strona zbiór.com. Jest to strona, na której są prezentowane monety polskie i rosyjskie z jednej z lepszych w kraju kolekcji prywatnych. No i akurat okres Stanisława Augusta, o ile nie jest bardzo kompletny, jeżeli chodzi o same zdjęcia, o tyle jest bardzo dobrze zaprezentowany ze względu na to, iż tak, z jednej strony posiada dobre zdjęcia tego, co jest opublikowane. Z drugiej rzeczy są tam monety, które są najbardziej charakterystyczne dla tego panowania. Tutaj na przykład chyba no, najbardziej charakterystyczna moneta bita za Stanisława Augusta, czyli tak zwany zbrojarz, moneta talarowa. Oprócz tego mamy tutaj dokładne opisy, dokładne legendy, dokładne przedstawienia, czyli to, co jest tak naprawdę najważniejsze na tych monetach. Kolejną taką stroną, zarazem nie stroną, tutaj dość dużą premedytacją załączyłem akurat okładkę katalogu, ponieważ w tej chwili na 5. aukcji GNDM trafiła bardzo duża, bardzo kompletna kolekcja z monet Poniatowskiego od miedzi, która jest tam no, bardzo ciekawa, zawiera po prostu dużo pozycji nieznanych, czy też pozycji, które nie były notowane w handlu od lat 80. z jakąś przedwojenną nawet tutaj historią, między innymi ze zbiorów Bissiera. Po bardzo ciekawe monety srebrne, prawie kompletne rocznikowo, dużo odmian, dużo jakichś ciekawych wariantów. No i przy większości tych monet staraliśmy się zawrzeć też jakiś opis, który je szerzej umiejscawia w tym mennictwie. I z drugiej strony też korzystaliśmy dzięki uprzejmości pana Rafała Jankę z różnych jego ustaleń, które do tej pory są jeszcze po prostu niepublikowane. Oprócz tego oczywiście są inne strony, z których możemy czerpać. Jest katalog monet, na którym mamy wersję taką bardzo podstawową, jeżeli chodzi o nominały. Mamy cenum.pl, też taką stronkę typowo ustawioną na nominały, na to, co w ogóle tam istnieje. Oczywiście są jakieś pojedyncze artykuły w biuletynie numizmatycznym, w wiadomościach. Myślę, że w polskim numizmatyku też by się coś znalazło. W tych pierwszych numerach. Także generalnie czasopisma jak najbardziej też. Oczywiście bardzo dużo źródeł jest po prostu archiwalnych, publikowanych w wiadomościach numizmatyczno-archeologicznych, w Bibliotece Warszawskiej, w różnych tomach z XIX wieku. To są informacje, które można łatwo zdobyć, wchodząc czy to na Polonę, czy na jakieś strony poszczególnych bibliotek cyfrowych. Jest to związane z tym, że po prostu większość tych pozycji jest zdigitalizowana w pełni. Teraz jeżeli chodzi o same nominały, czyli o to, czym tak naprawdę to mennictwo stoi, tutaj skupimy się na nominałach tylko i wyłącznie z mennic koronnych,
tego głównie będzie dotyczyła jednak ta prezentacja. Mamy oczywiście miedziane monety, monetę szelężną, pół grosze, grosze i trojaki. Monety, które jak Państwo widzą, są dosyć z jednej strony proste, z drugiej strony skomplikowane, ponieważ o ile szelongi i pół grosze są monetami bardzo prostymi, bardzo łatwymi, tutaj mamy w zasadzie sam napis, jakieś pojedyncze ozdobniki, nic więcej. O tyle już w monecie groszowej i w trojakach mamy bardzo bogate przedstawienia, na których dużo się zmienia, ponieważ mamy z jednej strony pięciopolową tarczę herbową, mamy korony, które się zmieniają, wieńce, które się zmieniają, napisy, inicjały. To samo jest na trojakach. Czyli teoretycznie monety bardzo podobne, bardzo zbliżone do siebie. Z tym, że na trojakach, które dość łatwo można odróżnić po z jednej strony wadze, rozmiarze, z drugiej strony też po tym, co jest na awersie trojaków jest głowa królewska, na lub po piersie w pierwszych dwóch rocznikach. Na monecie groszowej jest monogram królewski i data. Jeżeli chodzi o to, czemu są tutaj ciekawe, no cóż, jest dużo elementów, bo o ile na szelongach, na półgroszach w zasadzie zmieniają się tylko te ozdobniki, zmieniają się oczywiście inicjały, bądź sygnatury rytowników, bądź oficyn malniczych. Zmienia się oczywiście tam jakość, mniej lub bardziej wygląd monogramu, ale są to bardzo nieliczne, bardzo małe i mało wyraźne zmiany. O tyle już na groszach i trojakach, na trojakach zwłaszcza, zmienia się bardzo dużo. Zmienia się portret królewski, zmieniają się poszczególne szczegóły rysunku, zmieniają się punce orłów. Tutaj widzimy, no owszem, mamy akurat dość mocno rozstrzelone czasowo, bo to jest tam grosz z lat późnych 60., to jest trojak z 80. roku, ale widzimy, że tutaj już te punce orłów są zupełnie inne, ciołek jest zupełnie inny, tak naprawdę tylko pogoń pozostaje mniej więcej ta sama. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że są to zmiany, które będą istotne z punktu widzenia typologicznego, bo tak naprawdę w większości na tej podstawie będzie można wydzielać jakiekolwiek warianty. Dalej mamy srebro, monety ustawiłem akurat może niekoniecznie tak, jak powinno się to robić, bo ustawiłem je nominałami. Tutaj znaczenie też ma to, że akurat sześciogroszówki są dużo później wprowadzane, podobnie jak dziesiątki. Czyli mamy tak, grosze srebrne, dwugrosze, czyli pół złotki, sześciogroszówki z 94 i 5, dziesięciogroszówki, czterogroszówki, czyli złotówki i ośmiogroszówki, czyli dwuzłotówki. Tutaj już widzimy, że dzieje się zdecydowanie więcej, tych elementów kompozycyjnych jest więcej napisów, więcej możliwości pomyłki, z tym, że tych pomyłek jest zdecydowanie mniej niż na miedzi. Oprócz tego zmieniają nam się układy, ponieważ tutaj akurat ta złotówka z tą dwuzłotówką są też z dość takim, z dość dużą premedytacją. Złotówki z lat wcześniejszych też będą wyglądały dokładnie jak ta dwuzłotówka. Zmieni się tak naprawdę tylko nominał, no i oczywiście napis otokowy. Późniejsze dwuzłotówki będą wyglądały tak jak tu, czyli totalnie nam się zmienia sama prezencja tej monety. Tak? Mamy najpierw tarczę okrągłą, która jest zwieńczona oczywiście koroną, i mamy wieńce. Z kolei na późnych monetach mamy już tę tarczę taką zwykłą tarczę herbową, po prostu, w formie bliskiej prostokątowi, zwieńczoną oczywiście koroną, ale już bez żadnych wieńców, co też pokazuje w jakiś sposób z jednej strony może pewien upadek tego mennictwa, z drugiej strony oczywiście jest to zmiana po prostu typologiczna. Idąc dalej, kolejne nominały srebrne to są półtalary i talary, czyli monety już naprawdę duże monety okazowe, na których bardzo dużo się dzieje i monety, które są po prostu przyjemne dla oka. Ponieważ tu akurat są te egzemplarze całkiem nieźle zachowane, nie są jakoś mocno starte obiegiem, no tutaj akurat ten jest niedobity. Natomiast co widzimy? Widzimy oczywiście wieńce, widzimy odła białego, który tutaj nam zwisa. Widzimy na talarach napisy w szarpach. Widzimy znowu tę samą tarczę herbową pięciopolową z herbami i korony Wielkiego Księstwa i herbem rodowym Poniatowskich. Znowu mamy koronę, która się będzie zmieniała, orły się będą zmieniały. Będzie się zmieniało tak naprawdę kompozycyjnie tutaj bardzo dużo. Natomiast co jest istotne, jeżeli sobie się przyjrzymy, ze względu na wielkość tych monet, oprócz samej kompozycji, jeżeli chodzi o te wieńce, zmienia nam się też wnętrze tego herbu.
Jeżeli spojrzymy sobie na te monety wcześniejsze, na przykład na te 2 złotówki, tutaj to wnętrze jest całkowicie gładkie. Tutaj na półtalarach, talarach już mamy nawet wnętrze tych herbów zdecydowanie zdobione. Przepraszam. Jeżeli chodzi o nominały złote, no to mamy tak naprawdę 3 nominały. Mamy dukaty, 1,5 dukatówki i 3 dukatówki, z czego te 2 ostatnie są bite dość krótko. Dukaty zmieniają oczywiście na różnych okresach czasu swoje przedstawienia, zmieniają swój wygląd. Wyglądają no, bardzo różnie, na początku są bliższe bardziej dukatom holenderskim, potem zmieniają się na już takie typowo polskie. Z kolei 1,5 dukatówki, 3 dukatówki nawiązują swoim wyglądem do monet francuskich. No i cóż to o nich można powiedzieć? Są to oczywiście najlepsze teoretycznie monety tego mennictwa, jeżeli chodzi o kruszec. Tak? Są to monety najwyższe, teoretycznie najbardziej dopracowane. Chociaż ja osobiście uważam, że zdecydowanie ładniejszy niż taki 1,5 dukat jest taki półtalar, który jest zdecydowanie bardziej dopracowany, ma zdecydowanie więcej elementów. Jest po prostu ładniejszy, bardziej estetyczny. Jeżeli chodzi o możliwości kolekcjonowania tych monet, czyli budowania tych kolekcji, no to ja to widzę generalnie w ten sposób. Na kolor, tutaj oczywiście ten kolor w cudzysłowie, chodzi ni mniej, ni więcej tylko o to, czy zbieramy monety miedziane, srebrne czy złote. Przy tak bogatym mennictwie taka specjalizacja bardzo mocno się przydaje. Dalej na nominał, czyli ograniczamy się do konkretnego tylko i wyłącznie jednego nominału. W tym wypadku będziemy mieli kolekcję już mocno specjalizowaną. Będziemy mieli kolekcję, która nam będzie sprawiała nieco więcej problemu i kłopotu, jeżeli chodzi o nabywanie kolejnych sztuk, bo jeżeli zbierzemy już wszystkie roczniki ze wszystkimi inicjałami, no to zaczniemy wchodzić już w bardzo drobne warianty. Jest jeden bardzo znany kolekcjoner akurat monety tylko i wyłącznie groszowej i miedzianej, który zbiera wręcz na stępę. Oprócz tego można zbierać na ciekawostki. Wiadomo, mennictwo jest bardzo rozległe, więc ciekawostek w tym mennictwie jest bardzo dużo. Czyli jeżeli chodzi o takie ciekawostki, mam tutaj na myśli zdecydowanie takie rzeczy jak przebitki, czy to w dacie, czy użycie jakichś starych stempli, co mamy w przypadku 2 złotówki, mam już? 72 bodajże, z 69, gdzie mamy przebite cyfry daty po 3 latach i tak samo mamy przebite inicjały, bo zmienił się w międzyczasie zarządca mennicy. Oprócz tego wszelkiego rodzaju błędy w tytulaturze królewskiej, które na nominałach srebrnych no, prawie się nie zdarzają, ale już na miedzi mamy kilka błędów w imieniu króla, mamy błędy w nominałach, potrafimy znaleźć egzemplarze, gdzie mamy Grossos zamiast Grossus, Staniluas zamiast Stanislaus i tego typu błędy. Dalej, całościowo. Całościowo, czyli zbieramy po prostu całe mennictwo poniatowskiego, nie ograniczając się absolutnie do żadnych nominałów, do żadnych kolorów, w sensie do żadnych stopów, do żadnych ciekawostek. Zbieramy po prostu wszystko. Od miedziaków, po monety próbne, po monety z innych mennic, oczywiście jakieś może żetony koronacyjne, może medale, czyli po prostu zbieramy wszystko, co związane z tą epoką. Typologicznie, czyli zbieramy tylko określony typ, z tym, że nie typ w kontekście nominału, a bardziej typ w kontekście takim, jak mieliśmy tutaj, dajmy na to złotówki, 2 złotówki, no to powiedzmy, że zbieramy tylko monety, które będą miały ten wczesny wzór rewersu, albo tylko te późne, tylko powiedzmy z lat insurekcji, tylko z określonych dat, czyli z określonych odcinków, kiedy mamy takie, a nie inne uniwersały, które regulują pracę mennic, bądź po prostu ze względu na samą mennicę, tak? Czyli zbieramy na przykład tylko monety krakowskie, albo tylko warszawskie, tylko toruńskie, tylko żetony koronacyjne, tylko medale. Oczywiście to są tylko takie pewne możliwości, tak? Bo tak naprawdę co kolekcjoner to inna szkoła, i każdy może zbierać po prostu inaczej. Każdy może zbierać tak, jak chce i nikt nie może tego zabronić. Można zbierać i na stemple, bo trudność na przykład przy stemplach jest taka, że
jeżeli będziemy mieli monety bardzo podobne, o co w takim mennictwie, gdzie tak naprawdę mamy na przykład, nie wiem, na groszach bardzo mało zmiennych, no to jeżeli będziemy mieli ustanowienie, powiedzmy, kropek w tym samym miejscu w stosunku do reszty napisu, no to już rozróżnienie tego następne będzie niekiedy bardzo ciężkie. Czyli będziemy musieli mieć naprawdę idealnie wręcz zachowane egzemplarze, żeby wszystko porównywać. Dalej, jeżeli chodzi o klasyfikację, tak jak ja bym to widział. Jeżeli chodzi o podstawę, czyli o typ monety, ja osobiście, zbierając monety Stanisława Augusta, raczej jako typ wydzielałbym po prostu dany nominał. I w ramach takiego typu odmianami byłyby ni mniej, ni więcej, tylko po prostu roczniki. Wariantami kwestie tego, że na przykład mamy monety z jednego rocznika, w obrębie których nieco różni się napis, różni się interpunkcja, różnią się poszczególne rysunki, czyli na przykład mamy różne punce orłów zastosowane, różne wieńce, tego typu kwestie, bo tego jest naprawdę dużo. Nie są to różnice stemplowe, co jest warte podkreślenia, a są to różnice, które kompozycyjnie mają jednak jakiś wpływ na estetykę danej monety. Tak samo problematyczną kwestią byłoby to, jak potraktować zmianę uchwał menniczych i zmianę, co za tym idzie, tarcz w przypadku złotówek, dwuzłotówek. Takich monet raczej nie traktowałbym jako dwa oddzielne typy. Jest to dalej ośmiogroszówka, czyli 2 złote, a raczej traktowałbym to jako jakiś, powiedzmy, podtyp, tak? Czyli coś wyżej nieco niż odmiana, ale jednak jeszcze nie typ, czyli jakbym miał na przykład określać monetę, która by była dwuzłotówką z 95 roku, no to bym zapewne napisał, że to będzie tam typ, dajmy na to, od nominału 8, tak? Czyli 8 groszy, powiedzmy, oznaczyłbym to literką B, nadałbym potem kropkę, zaznaczył jakąś tam odmianę, pierwszą, drugą, trzecią, czy jakąkolwiek inną i dodał na końcu jakąś małą literkę oznaczającą wariant takiej monety. Dlaczego tak? Ponieważ w katalogu autorstwa Parchimowicza i Brzezińskiego ten podział jest bardzo niekonsekwentny. Autorzy bardzo różnie wyróżniają różne rzeczy, różne nominały traktują w bardzo dowolny sposób. W zasadzie ciężko do końca stwierdzić, co jest u nich typem, co jest odmianą, co jest wariantem, ponieważ na przykład w obrębie typu, tak, będziemy mieli, dajmy na to, tylko 2 złotówki z takim herbem albo tylko z takim. W ramach odmiany będziemy mieli już na przykład roczników 5, 6 czy dowolną ilość i w ramach tych roczników będą nadawane warianty, które czasami będą zmianą dość drobną, wręcz po prostu zmianą stempla, a czasami będą zmianą, która powinna być potraktowana też jako w jakiś sposób odmiana. Czasami będziemy mieli tak, że odmiana jest wprowadzana z kolei do rzędu wariantu, tak? Co no, nie do końca jest dobre, trochę utrudnia życie i jest taką no, niekonsekwencją, która trochę jednak ten katalog obniża pod kątem wartości merytorycznych. Kolejnymi rzeczami są oczywiście pułapki. Te pułapki, które zaznaczyłem, nie są w pełni związane z samymi monetami, ponieważ są bardziej związane właśnie z typologią, z klasyfikacją i z tym, jak różne rzeczy traktują różne katalogi. Tutaj akurat mamy 3 różne monety, które byłyby potraktowane jako zupełnie inne warianty, gdyby były dosłownie nieco inne albo troszkę wytarte obiegiem. Czyli w katalogu Parchimowicza Brzezińskiego na przykład tą monetę będziemy mieli określoną jako pół grosza z ozdobnikami w kształcie krzyżyków. Z czym to jest związane? Autorzy katalogu dotarli do egzemplarzy, gdzie już te kropki pomiędzy tymi ramionami krzyża, który de facto jest rozetką, były po prostu zapchane, wytarte, cokolwiek, jakieś uszkodzenie stempla się tu wdało i te monety po prostu zostały wydzielone jako nowa odmiana. Gdyby trzymać się w pełni klasyfikacji, to powinno się po prostu policzyć, że te rozetki mają tam 4, 6, 7, 8 płatków i takie traktować, gdzie tych 8 płatkowych jest też jakaś tam ilość. W przypadku tego półzłotka mamy literę
literę A, która na pewnym poziomie eksploatacji stempla po prostu się zapchała i na monetach z później fazy eksploatacji tego stempla już tej monety A nie będziemy widzieli. Tutaj odkrył to zresztą właśnie pan Mariusz. No i cóż, w katalogu będziemy to mieli jako nową odmianę. Czy jest to nowa odmiana? Oczywiście nie. Jest to ten sam stempel, nie możemy tego nawet nazwać wariantem. Jest to po prostu inny etap eksploatacji tego stempla. W przypadku tej dwuzłotówki, trzymając się nomenklatury katalogu, powinniśmy ją wydzielić również jako osobny wariant, w którym odległość między słowem marka a nominałem i inicjałem Brena jest nieco większa. W tym katalogu jest niestety kilka takich kwiatków, które dotyczą rozstawu napisów, rozstawu daty, co nie do końca niestety jest uzasadnione i sensowne do wydzielenia jako poszczególny wariant poszczególnej odmiany. Ponieważ ma to sens w przypadku rozpisywania na stemple, ale już doświadczenie uczy, że jeżeli mamy dwie daty, znaczy z jednego rocznika dwa, trzy stemple, i powiedzmy, będziemy mieli podział na stempel z datą szeroką, z datą wąską, no to ten trzeci przeważnie będzie na przykład po środku. Jeżeli są tylko trzy stemple, sytuacja jest całkiem niezła. Jeżeli stempli jest kilkanaście albo więcej, no to już tak naprawdę taka klasyfikacja nie nadaje się po prostu do użytku. I w tym momencie pojawia się dość spory problem, jak takie rzeczy traktować, no bo z jednej strony opracowując taki materiał, wiemy doskonale, nie jest to wariant, nie jest to odmiana, ale w katalogu zostało wyróżnione. Czasami trzeba na siłę wręcz szukać tego, czy poza tym, że data jest nieco szerzej albo odległość jest nieco większa, nie zmieniły się na przykład jakieś punce orłów, ilość liści w wieńcu, interpunkcja, na co z kolei autorzy katalogu czasami zwracali uwagę, czasami nie. W przypadku półzłotków będziemy mieli też taką sytuację, że dla pierwszych tam dwóch czy trzech roczników autorzy katalogu zwrócą niesamowitą uwagę na to, jak jest zbudowany wieniec. Czyli jak jest zbudowany tutaj, akurat wieńca nie podałem, ale generalnie powiedzmy, że na półzłotku mamy tak samo jak na wszystkich wyższych nominałach wieńce i będą zwracać uwagę, czy z jednej strony jest tych liści więcej, czy jest mniej, jak są skierowane, co już ma trochę mniejszy sens, bo jest już bardziej właśnie patrzeniem na stemple. A w późniejszych rocznikach stwierdzą, że nie ma to zupełnie znaczenia i już tego wydzielać nie będą. Mimo, że takie różnice są i to są niekiedy dość mocno zauważalne. No i teraz pojawia się pytanie, czy powinniśmy takie coś traktować jako poszczególne warianty, czy jako odmiany? Według mnie powinniśmy patrzeć na takie elementy do wydzielenia ich jako warianty, jeżeli zbieramy faktycznie już jakiś taki bardziej specjalizowany zbiór, ponieważ jest to pewna zmiana koncepcji, to nie są elementy, które były ryte ręcznie, to są elementy, które składały się jednak z jakichś punc. Czyli została użyta nowa punca, czyli byśmy mieli taką samą sytuację, jak przy użyciu tak naprawdę nowej punce orła, pogoni, ciołka, czegokolwiek, co już jednak wariant jakiś nam tworzy, jeżeli te różnice są znaczne. Jeżeli mamy w jednym przypadku listków 10, w drugim 6, ta różnica będzie już zauważalna. Prosto. Oczywiście takich kwiatków, pułapek jest też w tym mennictwie trochę więcej. Są związane głównie z justunkiem, głównie z kwestiami różnego rodzaju niedobić, zatarć, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że w przypadku interpunkcji, jeżeli stempel nam się zapcha, wykruszy, bądź jeżeli krążek będzie akurat zjustowany na tym punkcie, nie będziemy wiedzieli, który dokładnie jest to wariant. Albo jeżeli sięgniemy do odpowiedniego wspomnianego już katalogu, uznamy, że to jest zupełnie nowy wariant, mimo że nie jest. Co jest pewnym problemem, no i taką bolączką dzisiejszą, no bo interpunkcja oczywiście jest dla wariantu ważna, ale w przypadku takich monet no, powinniśmy być bardzo uważni, jeżeli już określamy na wariant. Tak? Bo wystarczy dosłownie jedno małe niedobicie, jedno małe uszkodzenie stempla i potrafi nam się stworzyć coś zupełnie nowego. Możemy być hura optymistami i stwierdzić, że mamy coś unikalnego, nienotowanego, coś wspaniałego, a potem przychodzi tak zwana rzeczywistość, tak zwane życie i okazuje się, że niestety, ale nasze koncepcje wzięły w łeb, bo po prostu się pomyliliśmy, rytownik czegoś tam nie dopilnował, albo justunek krążka był w złym miejscu, no i niestety, ale mamy normalną, tradycyjną, zwykłą monetę. No i w zasadzie
Tutaj na tym etapie powinniśmy sobie dopowiedzieć, że właśnie zbierając akurat te monety późne, niekoniecznie tylko Stanisława Augusta, jest to taka refleksja też bardziej ogólna dotycząca monet XVIII wieku, powinniśmy oczywiście patrzeć na wszystkie elementy, ale dopóki nie wnikamy w coś dokładniej, dopóki nie budujemy jakichś zbiorów bardzo specjalizowanych, powinniśmy raczej patrzeć na pewne rzeczy z dość szerokiej, dużej perspektywy i nie traktować wszystkiego jako odmiany. Bo czasami wyjdzie na to, że faktycznie wydzielamy stemple, czasami wyjdzie na to, że szukamy czegoś tam, gdzie tego szukać nie powinniśmy. Czasami wyjdzie też po prostu na to, że niestety, ale się pomylimy. To jest też taka refleksja dotycząca na przykład napisów na miedziakach. No cóż, bardzo często stemple się zatykały, bardzo często stemple ulegały uszkodzeniom. No i teraz tak, mamy odmiany rzadkie z błędami na przykład w zapisie nominału. Zamiast powiedzmy, akurat nie na pół grosza to jest, ale tutaj się tym posłużymy, skoro już tu jesteśmy. Zamiast napisu grossus mamy grossos. I oczywiście są to sztuki, które mają źle nabitą punkcę. Mają punkcę faktycznie o. Ale jeżeli będziemy mieli egzemplarz nieco słabiej zachowany, na którym w dodatku następu u uległo jakiemuś uszkodzeniu, łatwo możemy potraktować to jako o i dopiero tak naprawdę spojrzenie na to jakoś tak z większej perspektywy, czasami czasu, czasami pokazaniu tego komuś, dojdziemy do wniosku, że jednak to jest u, a nie ono, bo o wygląda zupełnie inaczej, ma tutaj inne odległości, ma tutaj jakieś wychylenia. To są rzeczy, które oczywiście da się wyłapać, ale trzeba na to poświęcić czas, trzeba się temu dokładnie przede wszystkim przyjrzeć. A często jest to no, dla niektórych kolekcjonerów o tyle problematyczne, że nawet nie to, że im się nie chce tego zrobić, tylko niekoniecznie chcą uwierzyć w to, że mają coś totalnie zwykłego, mimo że myśleli, że mają coś niesamowitego. No i taką refleksją byśmy w sumie skończyli tę część taką podstawową wykładu.